modyfikacja wtyczki znamionowej jest niezwykle przydatna w momencie dostosowywania instalacji. Na początku projektu z myślą o przyszłej rozbudowie można zastosować wtyczkę o niższej wartości niż prąd znamionowy wyłącznika. Przed rozpoczęciem montażu zwolnij sprężynę załączającą i otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Aby zdjąć przednią osłonę wyłącznika, odkręć cztery śruby wokół niej. Następnie obniż dźwignię napędu ręcznego, aby ułatwić sobie zdejmowanie osłony. Sprawdź obecną maksymalną nastawę progu zadziałania IR. Aby to zrobić, podłącz powerbank do portu USB-C w wyzwalaczu. Wtyczka znamionowa wyłącznika znajduje się pod pokrętłami regulacyjnymi. Za pomocą małego płaskiego śrubokręta zwalniamy białą blokadę po lewej stronie. Następnie można wyjąć wtyczkę znamionową. Przed włożeniem nowej wtyczki znamionowej wyciągnij jej białą blokadę. Zamontuj poprzez włożenie jej w gniazdo. Następnie zablokuj wtyczkę znamionową, dociskając mechanizm blokady. Włącz wyzwalacz za pomocą zewnętrznego zasilacza lub powerbanku podłączonego do portu USB-C. Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie pojawiają się błędy. Wartość nastawy prądu zadziałania MAX wynosi teraz 1600 A. Aby założyć z powrotem przednią osłonę wyłącznika ACB, pociągnij za dźwignię napędu ręcznego, aby ułatwić sobie montaż pokrywy. Załóż osłonę. A na końcu wkręć cztery śruby.